Dzisiaj prezentuję właściwą dezynfekcję gołębi. A więc to dzisiaj pokażę na gołąbkach zamojskich. Ponieważ pocztowce mam zrobione, czyli wkładamy tutaj dwa paluszki, rozszczepiarzamy i gołąbek pokazuje nam ładnie lotka. Więc jeden strzał, drugi, trzeci i już gołąbek jest zdezynfekowany. I to samo z następnym robimy. Dwa palce wkładamy, przewracamy. Główka jest schowana, jak widać, czyli można śmiało rozpocząć dezynfekcję. I gołąbek idzie do lotu. I kolejny zamojski. Dwa paluszki. I poszedł w górę. Gołębie pocztowe już dawno mam. I kolejnie. Dwa paluszki. Przewracamy. On jest rozczapieżony. I dezynfekcja. I w górę. By ten zapach odleciał. I kolejny. Dwa paluszki. Rozszczepiarzamy gołąbka. On niejako sam poddaje się i poszedł w górę. I kolejny. To idzie błyskawicznie. Rozszczapieżamy. Dbamy o to, żeby to było z wiatrem, żeby nie wdychać tego aerozolu. Ja tutaj poglądowo to robię, także jak wcześniej na klipie pokazywałem, gołębie pocztowe zostały zaszczepione salmowirem przeciwko paramiksowiriozie i salmonelozie. Wcześniej były betamektinem odrobaczone. Karma teraz eska z dodatkiem jęczmienia. Jeszcze robię raz dziennie obloty, naprzemiennie raz samcą, raz samiczką, no aczkolwiek jastrząb już się pojawił. Wczoraj jednego mi złapał. Teraz będę puszczał przez kilka dni o innej godzinie samiczki, bo ich więcej mam. Także tam straty nie będzie specjalnej. No, także tutaj dezynfekcja jest podstawowym zabiegiem. Hodując oprócz pocztowych gołębi, również wysokolotne. Tutaj też trzeba dbać o ich zdrowotność. Również o szczepienie, jak i higienę, odrobaczenie i dezynfekcję. No i jeszcze jeden zamojski. Poglądowo dwa palce. Przewracamy gołąb rozszczapieża. Dziękuję.